niezmiernie miło przywitać Państwa na spotkaniu autorskim w Bibliotece Miejskiej w Cieszynie z Panią Danutą Klubową. Myślę, że wszyscy dobrze znamy. Jak wiemy, jest znaną dziennikarką, powieściopisarką polską, ale mieszkającą po drugiej stronie Olzy, którą to właśnie to za Olzie uczyniła swoją małą ojczyzną. Pani Danusia taki swój ten ogromny talent pisarski odkryła stosunkowo niedawno, prawda? Bo w 2017 roku zadebiutowała powieścią Blizna, która otrzymała literacki debiut roku w 2017 roku, taką nagrodę prestiżową bardzo. I potem te książki się troszkę posypały, tak widziałam, że tak co rok, co dwa, prawda? Była tak, trzecia terapia, teraz to dłużej trwało. Dwa. Nie? Dwa gdzieś tak. Właśnie, to była trzecia terapia, organista z Martwej Wsi i teraz właśnie mamy podróż w Niechciane. W naszym regionie, a konkretnie w Drogomyślu na Śląsku Cieszyńskim toczy się spora część akcji tej powieści, która jest mocno oparta na faktach i właściwie odgrywa się w czasach II wojny światowej. Przede wszystkim ten tom pierwszy, bo będzie jeszcze drugi, to są lata 1939-1940. Czyli jest Drogomyśl, jest Państwowe Stado Ogierów, którego już od kilkudziesięciu lat nie ma w rzeczywistości. Prócz tego są też inne regiony Polski, dzisiejszej Polski, ponieważ to jest powieść o, tak gdybym to miała jakoś najkrócej ująć, to jest powieść o wojennych tułaczkach, wysiedleniach, o szukaniu tymczasowego domu. Czyli tam ciągle ci bohaterowie są w podróży, ale właśnie w takiej niechcianej podróży, jak wskazuje nazwa książki. W podróży, na którą ktoś ich skazał, w podróży odbywanej często w bardzo ciężkich warunkach. Napisałam wcześniej Bliznę, trzecią terapię, organistę z Martwej Wsi. Myślę, że ta powieść jest dosyć, różni się od tych poprzednich, ponieważ przede wszystkim Blizna i organista z Martwej Wsi skupiały się bardziej na jednym jakimś miejscu konkretnym. A tutaj mamy i Śląsk Cieszyński, i Wielkopolskę, mamy Lublin, mamy Kraków, mamy Tarnów, czyli tych miejsc jest dużo właśnie w związku z tym, że ci bohaterowie no, zmuszeni są przenosić się z miejsca na miejsce. Czyli jest to taka jakby powieść drogi w pewnym sensie, historyczna powieść drogi, powieść obyczajowa z tłem historycznym. Kiedy ją pisałam, to cały czas miałam, nie cały czas, ale często otwierałam mapę, śledziłam trasę tych moich bohaterów, porównywałam odległości, mierzyłam odległości, żeby to sobie wyobrazić właśnie tak, jak to było. Książka jest w ogólnopolskiej dystrybucji, czyli można ją zamawiać w dowolnych księgarniach internetowych, jest w części księgarni stacjonarnych. Tu w Cieszynie powinna już być, a jeżeli jeszcze jej nie ma, to na pewno będzie w najbliższych dniach w księgarniach przy ulicy Głębokiej, zarówno w Bóg, jak i u Kornela, ponieważ rozmawiałam z księgarzami, powiedzieli mi, zapewnili mnie, że już zamawiają te książki, czyli na pewno będą. Na pewno życzyłabym sobie, aby książka była czytana, kupowana, wypożyczana w bibliotekach i to jest właściwie takie moje marzenie. Ona będzie miała jeszcze ciąg dalszy, drugi tom, który powinien ukazać się na jesień, jest już gotowy, napisany w tej chwili, jest na etapie prac redakcyjnych w wydawnictwie Książnica we Wrocławiu.